akcja. Jest akcja. Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy robić magię. Nie wiem, jak to nazwać, ale tata nie rozmawiaj tak jak wtedy, bo to było głupie przy tym eksperymencie. Tata mi będzie tylko mówił, jakie składniki mam wkładać, a ja będę wkładał. A ja będę a do tego nam potrzebny ocet. Świetnie. Mogę ja teraz powiedzieć coś? No. Witam Was serdecznie, z tej strony pan Belfer i jego dwóch asystentów. Tymoteusz i Seweryn. Dzisiaj pokażemy Wam domowy eksperyment, jeden z moich ulubionych. Z wywarem z modrej kapusty, czerwonej kapusty. Tutaj ugotowałem 3 liście kapusty. No i co? Ugotowałem, wyszedł taki ciemny wywar i teraz, żeby ta reakcja zaszła, to będzie trzeba go rozcięcia. To za chwilę, więc potrzebuję wody do rozcieńczania, obojętnie, może być kranowa. Faktycznie Seweryn dobrze powiedział ocet, potrzebujemy naszego doświadczenia. Troszeczkę proszku do prania, najzwyklejszego. I sodę oczyszczoną. To jest nasz zestaw. W zasadzie każdy z Was powinien to mieć w domu, poza tą kapustą. A tego nie było. No tego nie było, poza kapustą, którą prawdopodobnie musicie sobie kupić. Więc tak. A tego też. Pierwszym etapem jest... Możecie wziąć jakąkolwiek szklankę. I ja mogę ja wlać? Za chwilę, i teraz biorę sobie łyżeczkę tego naszego ciemnego roztworu. Tego ciemnego roztworu właśnie. Ja jest trochę za ciemny, żeby to wszystko wyszło. Może ja, tak, mogę ja wlać? Tak, możesz ty wlać, okej? Okay? Powoli ja wlewaj. Ja będę mógł wlać. A ja co będę mógł wlać? Zaraz ci powiem, co będziesz mógł grać. Całe? No, wlewaj powoli, ja ci powiem kiedy. Dość. Jeszcze wlewaj. No, całe. Dobra, okej. Okay. Jak widzicie, o super, świetnie. To jest kolba stoszkowa dla tych, którzy nie pamiętają. Kolba stoszkowa, to jest zlewka. Patrzcie na to. I robi się wir. Tak. I teraz zobaczcie, teraz wyszedł taki kolor. I on jest okej. Widzicie, rozcieńczyliśmy sobie tą naszą mocno kolorową. I teraz patrzcie to. Mocno kolorowy wywar z czerwonej kapusty. On już nie będzie potrzebny, ja go sobie tutaj odsunę, żeby Wam nie zasłaniać. Dobra, teraz patrzcie na to. I teraz pierwszy magiczny składnik, który tutaj dodajecie. To jest proszek do prania. Pamiętajcie, że wywar czerwonej kapusty jest naturalnym wskaźnikiem naturalnym wskaźnikiem kwasowo-zasadowym. I uwaga, dowiemy się w takim razie, czy nasz... Sekunda. Dowiemy się w takim razie, czy proszek do prania jest kwasem, czy zasadą. Zamieszaj. Ja to wiem. Zasadą. No wiem, powiedz. Zasadą. Tak jest. Proszek do prania jest zasadowy, dlatego tutaj zobaczcie, co się wydarzyło z naszym wywarem z czerwonej kapusty. Był wcześniej, w sumie jaki kolor miał wcześniej? Fioletowy. Fioletowy możemy tak uznać. A teraz ma jaki kolor? Zielony. Czyli zapamiętajcie sobie, że modra kapusta, wywar z modrej kapusty zmienia się w zasadach, na przykład w proszku do prania, na przykład w krecie i w innych substancjach, które są zasadowe. Sekunda. Tak. Będzie zmieniał się na zielony. Ok? I teraz uwaga, ciekawostka. Teraz dodajemy do tego, co tutaj jest zasadowe, dodajemy kwasu. Tu mam odlany ocet, nie? Teraz Tymek wlewa. Proszę bardzo. Kolba kulista płaskodenna, jakby ktoś pytał. Płaskie dno. Proszę bardzo. Ze szlifem. Widzicie? No całość. Wlej całość. Hop. Taram. Zobaczcie, co się wydarzyło. Różowy. Ale tak, ale sekundka. I teraz uwaga. Ciekawostka jest taka, że kwas octowy jest kwasem. W związku z tym teraz nasz wskaźnik, czyli nasz wywar z czerwonej kapusty zmienił się na taki kolor czerwony-różowy pod wpływem kwasów. Co ciekawe, ten kwas zneutralizował proszek do prania. Przygotowuję już rzeczy. To już nie jest potrzebne. Dlatego już nie ma tego koloru zielonego. Ok? I teraz ostatni efekt, taki dodatkowy doświadczenie, bo teraz zobaczcie, zapamiętajcie sobie kolory. Fioletowy był wtedy, kiedy była substancja obojętna, czyli woda plus nasz wywar czerwonej kapusty. Zielona, ten wywar czerwonej kapusty robi się zielony, kiedy mamy substancję zasadową, a kwas powoduje, że nasz wywar czerwonej kapusty robi się właśnie taki różowy. I teraz jeszcze Wam powiem, co można z octu fajnego zrobić, tak na koniec. I teraz potrzebujemy to, potrzebujemy, proszę bardzo, możemy użyć tej samej łyżeczki. I teraz zobaczcie, dodajemy sodę oczyszczoną do tego, jak co tutaj powstało. Więcej? No nie przesadzajmy, bo żeby nie było poza kontrolą. Taką płaską łyżeczkę, pokaż ile tam wsypujemy. Tego wsypujemy i tak od razu jednym ruchem. Patrzcie, co się wydarzy. Uwaga! Oj. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Wypadło spoza kontroli. No właśnie, wyszło spoza kontroli, żeby za talerzek nie uciekło, bo będzie masakra. Ale chyba się uda, słuchajcie, to zblokować. Słuchajcie, jest szansa.
Co się teraz wydarzyło? Czekajcie, i teraz tak, fajny efekt, ponieważ kwas, ponieważ ocet przereagował z naszą sodą oczyszczoną i powstała piana. Ta piana jest spowodowana dwutlenkiem węgla, który się w trakcie tej reakcji wydzielił. Także po to był ten podstawek. Jak widzieliście, bardzo mądrze go wziąłem, więc jak będziecie taki eksperyment robili w domu, to bierzcie sobie podstawek, bo potem często jest tak, że trzeba sprzątać. A po co wam takie sprzątanie? Zobaczcie, nam się wszystko teraz udało, wsadzimy do zmywarki i będzie git. Czyli zobaczcie, spieniliśmy całą naszą reakcję. Zobaczcie, ile piany powstało. To jest reakcja na koniec. Zobaczyliście, jak reaguje ocet z sodą oczyszczoną. No. A i zrobimy inny eksperyment. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Chłopaki, podobało się wam eksperyment? Tak! Tak! Do zobaczenia w następnym eksperymencie dobowym. Cześć! Pa, pa! Ma! Ma! A subskrypcję do dajcie! Daj sobie rymów. Zostawcie ła. Milion tysięcy subskrypcji i 20 milionów tysięcy łapek w górę. Tak, widzicie? To dokładnie o to nam chodzi. Nagramy innego odcinka. To jest właśnie osoba, która ogląda już YouTube'a i wie, jakie tam są targi, tak? Ale to nieważne, jak będzie inspiracja, to nagramy następny odcinek. Z tej strony mówi do was pan Belfer i jego asystenci Tymoteusz i Seweryn Piąteczka. A nagrywała wszystko? Kto? Ewka nagrywa wszystko. Ewa! Czyli mama. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Pa. Kochamy was. Obejrzyjcie nas jutro w kolejnym odcinku. I kochamy was i seniać głupce. I musicie być głupce. Oglądajcie nas zawsze, codziennie wieczorem. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Tak. Albo w środku dnia. Kończmy już to.